Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Jako poseł tej ziemi i prezes Zarządu Okręgu Prawa i Sprawiedliwości w Okręgu Toruńsko-Wrocławskiego mam zaszczyt otworzyć i przywitać naszego gościa specjalnego dzisiejszego wieczoru, pana posła Mariusza Błaszczaka, przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Członka ścisłego kierownictwa Partii Prawo i Sprawiedliwość, byłego ministra w kancelarii premiera Jarosława Kaczyńskiego. Oczywiście jesteśmy w obecności pana posła Krzysztofa Ardanowskiego, który jest pełnomocnikiem powiatowym, i pana wicestarosty toruńskiego Dariusza Melera. Szanowni Państwo, dzisiejsze nasze spotkanie to część ogólnopolskiego projektu Prawa i Sprawiedliwości, gdzie najwyżsi przedstawiciele naszego ugrupowania wraz z samym panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim jeżdżą i w ciągu roku odwiedzą wszystkie powiaty naszego kraju. Tak naprawdę ta wizyta z panem przewodniczącym Mariuszem Błaszczakiem dzisiaj kończy objazd wszystkich już powiatów w okręgu toruńsko-wrocławskim. I dzisiaj plan naszego spotkania będzie przebiegał następująco. Ja zaraz oddam najpierw jeszcze panu posłowi Ardanowskiemu chwilę wstępu głos, ale potem wprowadzi nas dłuższym wstępem właśnie nasz gość honorowy o tym, żebyśmy powiedzieli, jak Prawo i Sprawiedliwość widzi pewne zjawiska i wydarzenia, które zachodzą w Polsce, ale także jakie mamy sposoby, recepty czy pomysły na to, żeby temu przeciwdziałać, czy żeby rzeczywiście władza realizowała potrzeby przeciętnych Polaków, żeby rozwiązywała problemy, żeby nie żyła sama sobą i żeby sprawy szły we właściwym kierunku, a nie żebyśmy my byli obarczani jakimiś nowymi, niepotrzebnymi tematami zastępczymi, jak to ma miejsce ostatnio. Więc nie przedłużając, myślę, że najpierw jeszcze dam tutaj panu posłowi głos, a potem przechodzimy do... Aha, nie powiedziałem, że po właśnie tych wystąpieniach będzie dłuższa część pytań. Także będzie bardziej interaktywnie. Wszyscy Państwo, korzystając właśnie z obecności naszego gościa, zadawać pytania i myślę, że ta dyskusja będzie nawet ciekawsza i żywsza, bo może sami Państwo naprowadzicie na pewne wątki, które wymagają głębszego wyjaśnienia. Już daję panu posłowi. Szanowni Państwo, chcę bardzo serdecznie powitać naszego gościa, przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, Mariusza Błaszczaka, na ziemi chełmińskiej. Jesteśmy na historycznej ziemi chełmińskiej, o której pewnie się wszyscy w szkole uczyli, w pięknym mieście Chełmża, o bardzo prastarej historii i tradycji, od czasów jeszcze plemion Prusów, potem okres średniowiecza. Powiat ziemski toruński jest powiatem skomplikowanym. Jest powiatem dużym, jest to jeden z większych powiatów na terenie naszego województwa. W części związany z miastem Toruniem. Ma również szereg swoich problemów. Jednym z problemów jest w miarę szybki rozwój Torunia. To nie jest problem, cieszymy się z tego oczywiście, ale również zapóźnienie i ogromne problemy gospodarcze pozostałej części powiatu. Chełmża jest między innymi tego przykładem. Jest to miasto o dużym bezrobociu, o braku perspektyw gospodarczych, miastem, które kiedyś żyło w dużej mierze z przemysłu tu występującego, między innymi z jednej z najstarszych cukrowni w Polsce, która odegrała bardzo ważną rolę dla rozwoju rolnictwa tu na tym terenie. Jeżeli chodzi o sytuację polityczną w powiecie, obserwujemy zjawisko z jednej strony polegające na tym, że bardzo wielu ludzi, którzy wyprowadzają się z Torunia, wyprowadzają się z innych dużych miast, osiedlają się w gminach leżących wokół miasta. Są tworzone nowe osiedla, powstaje wiele nowych domów. Ci ludzie w dużej mierze byli zafascynowani i zauroczeni Platformą Obywatelską. Ta propozycja, którą wiele lat temu Platforma sformułowała, wydawała się tym ludziom nowoczesna, europejska, taka kul i trendy, jak to się wtedy mówiło, teraz przychodzi istotne rozczarowanie. Na terenie powiatu toruńskiego jest również silne rolnictwo. Są dobre gleby, dobra tradycja rolnictwa, również związanego jeszcze z okresem rozbiorów.
Ci ludzie są coraz bardziej zawiedzeni polityką Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zresztą lokalni działacze PSL-u wygląda na to, że chyba czują wstyd przed rolnikami, bo od kilku kolejnych wyborów starają się ukryć, nie pod szyldem swojej partii, tylko pod nazwami Komitetu Samorządowego, jakichś takich nazw, które by mogły ludzi trochę wprowadzić w błąd. Dlatego te wszystkie sprawy, które dotyczą koalicji Platformy Obywatelskiej i PSL-u, są tutaj bardzo mocno również rozważane, analizowane. Struktura Prawa i Sprawiedliwości jest w miarę mocna. Mamy wicestarostę, którego tu już Łukasz witał. Mamy czworo radnych powiatowych, są również tu obecni. W dwóch gminach mamy wójtów Prawa i Sprawiedliwości. Jest obecny wójt gminy Rysomice. Nie ma wśród nas pana Jerzego Zająkały, wójta gminy Łubianka. Jest jednym z liderów Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej. Jest osobą powszechnie znaną również w Warszawie. Są radni poszczególnych gmin. Jest z nami również nie z tego powiatu, ale bardzo serdecznie witam radny wojewódzki Wiesław Żurawski z Grudziądza. Także staramy się tutaj przygotować również poprawnie, dobrze. Wybory samorządowe, odbywaliśmy już różne spotkania, będziemy je kontynuowali. Wydaje się, że ten powiat, może i trudny, i skomplikowany, powiat, gdzie i jest bardzo silna pozycja Platformy Obywatelskiej, wspieranej zresztą bardzo mocno przez przedstawicieli wojewódzkich, przez marszałka województwa z Platformy Obywatelskiej, również przez struktury Polskiego Stronnictwa Ludowego, zasługuje na to, by jednak przywrócić mu jego rangę, by uwzględniać jego interesy, również interesy takich miast jak Chełmża, by naprawić to wszystko, co w ostatnich latach również zostało popsute, co nie zawsze nam dobrze wychodziło. Dlatego bardzo się cieszę i serdecznie witam pana przewodniczącego w naszym powiecie i oddaję głos. Dziś wieczorem pogoda na wiele lepsza, zima po raz kolejny zaskoczyła drogowców. Jak to zwykle wiecie państwo, twarzą rządu Donalda Tuska po rekonstrukcji jest pani wicepremier, minister rozwoju regionalnego i transportu. A jakoś zniknęła pani wicepremier. Twarz, jak się okazuje, jest dobra tylko wtedy, kiedy ma przysłonić no już zużytą obietnicami bezpodstawnymi, bo potem nie szły za tą obietnicą, za tymi obietnicami czyny, zużytą twarz Donalda Tuska. A ostatnio widzieliśmy panią wicepremier Bieńkowską na Barmurce, jak to sobie tam piwo piła i się cieszyła. Tylko z czego tu się cieszyć, proszę państwa? Z czego tu się cieszyć? Z tego, że pozycja międzynarodowa Polski jest coraz słabsza. Przykładem chociażby sytuacja na Ukrainie. No i brak wykorzystania tego, że na Ukrainie zawsze byliśmy mocni. Zawsze byliśmy ambasadorami Ukrainy w Unii Europejskiej. Okazuje się, że teraz nie jesteśmy, bo minister spraw zagranicznych Sikorski nie mógł pojechać do Kijowa, gdyż jest takim ważnym ministrem spraw zagranicznych, że bez zaproszenia pojechać nie mógł. Za to minister spraw zagranicznych Niemiec pojechał, poszedł na Majdan, spotkał się z opozycją. No i jakoś minister spraw zagranicznych może. Niemiec pojechać. Może pojechać. Stąd też te kontakty niemiecko-ukraińskie są coraz trwalsze, a kontakty polsko-ukraińskie coraz słabsze. W ogóle zanegowano politykę wschodnią świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dlaczego ona jest ważna? No, dlatego jest ważna, że w interesie naszego kraju, naszą racją stanu jest to, żeby za wschodnią granicą była niepodległa Ukraina, a nie prowincja rosyjska. Żeby nie odbudowany został ZSRR. A jest odbudowywana ta Unia Celna, którą Putin forsuje, no Białoruś. Białoruś z Rosją, z BIR, bo tak się nazywa ten związek Białorusi i Rosji, powstał już kilka lat temu. To jest odbudowywanie Imperium Rosyjskiego, a zawsze historia przecież nam podpowiada, że nigdy to się dobrze dla Polski nie kończyło. Jesteśmy w Unii Europejskiej, powinniśmy z tego korzystać. W sensie gospodarczym, ale także w sensie politycznym. No, dziś Polską rządzący nie wykorzystują tego faktu, na wszystko się godzą. I jaki jest efekt, że cukrownia tu na miejscu jest własnością niemiecką? No i jeszcze dodatkowo chłopów niemieckich, tak,
którzy potrafili się zrzeszyć przy pomocy państwa niemieckiego, stworzyć firmę, która przejęła polską cukrownię. Kapitał, proszę państwa, ma narodowość. Naprawdę, ma narodowość. Tylko trzeba zabiegać o interesy swojego narodu na arenie międzynarodowej. Kiedy Donald Tusk mówi, że Unia Europejska kazała mu zlikwidować stocznię w Szczecinie i w Gdyni, no to ja pytam, czy jesteśmy w innej Unii Europejskiej niż Niemcy? No w tej samej. A dlaczego Unia Europejska nie kazała zlikwidować stoczni w Rostocku pani kanclerz Angeli Merkel? No, dlatego, że Angela Merkel zabiegała o interesy niemieckie. Nie dość, że nie zlikwidowała stoczni w Rostocku, to jeszcze ją dofinansowała i efekt jest taki, że zamówienia szczecińskie przejął Rostock. Kapitał ma narodowość. Musimy zabiegać o to, żeby polski kapitał był coraz silniejszy, a więc to też jest postulat programowy Prawa i Sprawiedliwości. Zaprzestać prywatyzacji. Bo prywatyzacja to wyprzedaż. To wyprzedaż majątku państwowego. Bardzo często zdarza się tak, że kupują ten majątek firmy obce, które następnie likwidują firmy polskie, a wykorzystują Polskę jako rynek zbytu dla swoich produktów. W Bydgoszczy zorganizowaliśmy kilka miesięcy temu wyjazdowe posiedzenie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Chodziło o Zachem Bydgoski, który został wykupiony przez niemiecką firmę, a kupiono rynek zbytu. Ludzie stracili pracę, firma jest zamykana. Trzeba mieć tego świadomość, to jest przecież oczywiste. To jest przecież oczywiste i trzeba się zachowywać w sposób odpowiedni. Mówimy, jako Prawo i Sprawiedliwość, należy repolonizować banki. Dziś większość banków to własność obcego kapitału. Zyski, banki działające na terenie naszego kraju osiągają co roku prawie 16 miliardów złotych. Czy te pieniądze są w Polsce inwestowane? Oczywiście nie. Oczywiście nie. No płyną tam, gdzie jest właściciel. A to rząd każe to ponadnarodowe, które kierują się wyłącznie względami gospodarczymi. Nie, bo kierują się także względami politycznymi. I nie ma w tym nic dziwnego. Nie ma w tym nic dziwnego, że Deutsche Bahn kupuje koleje. Arriva w Kujawsko-Pomorskim, prawda? Przykład. Tak. No i dlaczego tak się dzieje? No dlatego tak się dzieje, że wzmacniają swój potencjał, czerpią z tego zyski, mają się dobrze, a Polacy są przekształcani w tanią siłę roboczą i w rynek zbytu dla produktów, które powstają gdzieś za granicami naszego kraju. Prawo i Sprawiedliwość proponuje, żeby zmienić tą politykę gospodarczą. My mówimy o patriotyzmie gospodarczym, a więc o wspomaganiu przez państwo polskiego kapitału, bo on będzie inwestowany, zyski płynące z tego kapitału będą inwestowane w Polsce, co będzie oznaczało nowe miejsca pracy. Nowe miejsca pracy w Polsce właśnie, a nie gdzie indziej. No i jedna rzecz zasadnicza, która się z tym wiąże. Proszę państwa, w gospodarce nie można konkurować taniością siły roboczej. A nie stać ich na to, żeby założyć rodzinę, żeby zdecydować się na posiadanie dzieci. Są wypychani albo na emigrację, no albo nie ma przyszłości. Nie ma przyszłości w Polsce. To też trzeba zmienić. My nigdy nie będziemy w stanie konkurować taniością siły roboczej z Chinami czy z Bangladeszem. To nie ma żadnego sensu. To nie ma sensu. Przeczytałem w gazecie, że nowy zarząd PKS-u, tego PKS-u, który zajmuje się transportem towarów, odniósł sukces, bo zrestrukturyzował PKS. Na czym ta restrukturyzacja polegała? Na tym, że pozwalniali kierowców i kazali im założyć działalność gospodarczą. No pięknie. Wielki sukces. Ten prezes PKS-u jest na kontrakcie menedżerskim. Nie wiem dokładnie ile, ale zakładam, że tak jak na kolejach, na PKP, albo tak jak w Poczcie Polskiej, zarabia pewnie 100 tysięcy złotych miesięcznie. Bo ma taki kontrakt. Wielka filozofia. Pozwalniać ludzi, kazać im
założyć działalność gospodarczą. Tak, to jest wielka filozofia. No, to jest przykład działalności ze szkodą dla państwa i dla ludzi. To trzeba zmienić. To trzeba zmienić. A zasadnicze wyzwanie wszędzie w Polsce to jest wysokie bezrobocie, ograniczyć bezrobocie. Prawo i Sprawiedliwość przygotowało, zgłosiliśmy w tej kadencji Sejmu na przykład projekt ustawy zatytułowany Narodowy Program Zatrudnienia. Chodzi o preferencje podatkowe dla wszystkich tych, którzy zdecydowaliby się na inwestycje w Polsce powiatowej właśnie, a nie w wielkich metropoliach, bo wielkie metropolie sobie radzą. A Polska powiatowa jest likwidowana. Likwidowane są właśnie posterunki policji, likwidowane są oddziały poczty, likwidowane są połączenia kolejowe. Polska w likwidacji. To jest Polska, jaką nam zostawiają dziś rządzący, czyli koalicja PO-PSL. Ale to można odbudować, bo mógłby ktoś powiedzieć, no a może to już zaszło tak daleko, że nie uda się tego odbudować. Można odbudować, proszę Państwa. Jest przykład. W naszej części Europy to Węgry i polityka Viktora Orbana. Można odbudować. W podobnej sytuacji gospodarczej obejmował władzę. Tylko żeby to odbudować, trzeba zmienić całą politykę. Politykę gospodarczą, politykę społeczną. Jedynym gwarantem takiej zmiany jest Prawo i Sprawiedliwość. Nie wierzcie Państwo, że ci, którzy siebie nazywają opozycją, w rzeczywistości tą opozycją są. Nie są. Są elementem układu władzy. Formalnie w Sejmie koalicja rządząca to jest PO-PSL, ale nieformalnie do tego dokłada się SLD, Palikot, no i Ziobro. Przykłady, dowody na to. Palikot poparł podwyższenie wieku emerytalnego do 67 roku życia. To jest barbarzyństwo, szczególnie wobec par. Podwyższenie o 7 lat czasu pracy. Tym bardziej, że nie ma pracy. Ale w ogóle wyobraźmy sobie pracę fizyczną, tak? Wyobraźmy sobie panią pielęgniarkę, która pracuje do 67 roku życia. No to przecież o co w tym wszystkim chodzi? O to, żeby ludzi pozbawić emerytury. No. Wyraźnie. To jest spojrzenie księgowego, któremu ma się zgadzać tam w jego tabelkach. A nieważni są ludzie. Dla rządzących, dla rządu Donalda Tuska. Nieważni są ludzie, bo gdyby byli ważni, to by takich zmian nie wprowadzał. Są po prostu nieważni. A kiedy zebrano 2,5 miliona podpisów w sprawie referendum dotyczącego podwyższenia wieku emerytalnego, to partia, która ma obywatelskość w nazwie, co z tymi podpisami zrobiła? Do kosza ją wrzuciła. Tak, bo obywatelskość to ona ma w nazwie i gdzie jeszcze? W nosie, proszę Państwa. Jeszcze tam obywatelskość i zdanie ludzi. I to też oczywiście trzeba zmienić. Prawo i Sprawiedliwość mówi wprost, jeśli dojdziemy do władzy, to wrócimy do tej granicy wiekowej 60 lat w przypadku pani, 65 w przypadku panów do przejścia na emeryturę. Ale jeszcze więcej, trzeba zmienić system emerytalny. W piątek, wczoraj odbyło się w Sejmie głosowanie dotyczące OFE. Być może Państwo słyszeliście, bo media alternatywnego nurtu tak niespecjalnie tym się zajmowały. To była sprawa tego huraganu, jak on tam się nazywa. Już zapomniałem. Jakieś... No właśnie. No i tam jeszcze jakieś inne tematy zastępcze. A to ważna rzecz. A to ważna rzecz, ale oczywiście przeprowadzona źle, bo ona nie naprawia systemu emerytalnego. Ona nie gwarantuje godnej emerytury, ta zmiana. A chodziło wyłącznie o to, żeby mieć pieniądze, żeby Donald Tusk mógł sobie stworzyć taki fundusz wyborczy i przejadać kolejne pieniądze, zadłużać Polskę. Przecież zadłużenie dziś Polski sięga biliona złotych i o 400 miliardów przyrosło za czasów rządów Donalda Tuska, koalicji PO-PSL. A więc o to w tym chodzi, a nie o zmianę systemu emerytalnego. Ale nawet kiedy się za to biorą, to robią to źle, bo narażają Polskę na procesy i na odszkodowania ze strony OFE. OFE to znowu są przecież to instytucje, których własność jest obca. To potężne instytucje finansowe, więc taki proces trzeba przeprowadzać umiejętnie.
tak jak to przeprowadził Viktor Orban na Węgrzech. My też tak proponujemy, Prawo i Sprawiedliwość też tak proponuje, a nie w taki sposób, który narazi nas na to, że będą procesy i odszkodowania. I znowu pieniądze popłyną z Polski gdzieś tam na zachód Europy. Bo pewnie się tym skończy. Pamiętacie Państwo Eureko, sprawę Eureko. Czym to się skończyło? Odszkodowanie. Teraz może być podobnie, bo trzeba to umiejętnie robić. Po pierwsze. No i po drugie, ten system emerytalny, system kapitałowy, dlaczego jest systemem zły? Dlatego, że oznacza obniżenie emerytur o połowę. O połowę obniżono emerytury. W 1999 roku wprowadzając system kapitałowy. Tak, tak to zrobiono. Ale żeby jeszcze być precyzyjnym, to pierwsza ustawa, bo to było za rządów Buzka, ten rok 1999 i wprowadzenie systemu kapitałowego, ale żeby być zgodnym z faktami, to trzeba powiedzieć, że po raz pierwszy ta sprawa pojawiła się za rządów Cimoszewicza, koalicji SLD-PSL, w rządzie Cimoszewicza, Hausner, późniejszy wicepremier w rządzie Millera, był pełnomocnikiem do spraw właśnie wprowadzenia kapitałowego systemu emerytalnego. I pierwsza ustawa pochodzi z połowy 97 roku, a więc jeszcze przed dojściem AWS-u do władzy. No. Widać, że tu mamy do czynienia z takim porozumieniem szerszym. Zacząłem od tej formalnej koalicji, nieformalnej. Powiedziałem o Palikocie, podwyższeniu wieku emerytalnego, kolejny nieformalny koalicjant SLD. Proszę Państwa, system kapitałowy to jedna rzecz, ale druga sprawa. No, wymierna rzecz, dowód. Dowód. Zmieniono prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Został nim Krzysztof Kwiatkowski, były minister sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska. Wiecie Państwo, kto jest wiceprezesem NIK-u? Pan Jacek Kuczkiewicz. Był wiceministrem finansów w czyim rządzie? Leszka Millera. Był też posłem SLD. No więc no, układ jest, tak. Jest dowód. A odwołanie pani Gronkiewicz-Walc z Warszawy. No, dlatego, że SLD zaapelowało do swoich wyborców. Trochę tych wyborców ma. Zaważyło ponad 40 tysięcy osób, które nie poszło na referendum. I referendum było nieważne, bo w 96% ci, którzy poszli, opowiedzieli się za odwołaniem pani Gronkiewicz-Walc. A więc deal nastąpił. Tak? To mamy do czynienia. To Łukasz Zbonikowski podpowiada telewizję publiczną. Oczywiście tak. Telewizja publiczna, koalicja PO, PSL, SLD. I ten przekaz, który widzimy w mediach mętnego nurtu, no, jest taki, jaki sobie ta koalicja rządząca rzeczy. Dlatego tak nie dopuszczają telewizji Trwam. Dlatego mamy do czynienia z taką blokadą. No bo telewizja Trwam jest poza tym systemem. Pokazuje sytuację w sposób obiektywny. No i stąd niedopuszczenie na multiplex telewizji Trwam. Jak Państwo wiecie, mamy do czynienia z sytuacją przedziwną. Jest obietnica, telewizja Trwam musi płacić za miejsca na multiplexie, a na multiplex wyjść nie może. No i już, i zablokowano. A tak prześladowane są media, te wolne media. Widzę pana w koszulce telewizji Republika. No też inicjatywa bardzo cenna, no ale czy łatwo się przebić? Świetni dziennikarze w telewizji Republika też olbrzymie problemy z przebiciem się, bo no, media mętnego nurtu walczą o swoje miejsce na rynku medialnym. I są przez władzę niewątpliwie wspierane. Na tym posiedzeniu Sejmu nasz kolega klubowy, poseł Adam Kwiatkowski, przedstawił taką analizę dotyczącą struktury wydatkowania przez instytucje publiczne, przez ministerstwa, urzędy, pieniędzy na reklamę w mediach. A, no i to daje odpowiedź, proszę Państwa. To daje odpowiedź, na przykład Gazeta Wyborcza. W Gazecie Wyborczej znajdziecie Państwo mnóstwo reklam mówiących o różnych takich sprawach, które reklamowane być nie muszą,
ale są reklamowane. Wkładki na przykład takie do tygodników, tych mętnego nurtu, lasów państwowych, mówiące o tym, że warto chodzić do lasu, bo tam zdrowe powietrze. No o co w tym wszystkim chodzi? No o to chodzi właśnie. Żeby wspierać tego rodzaju media. To też trzeba zmienić, to trzeba przerwać. To trzeba przerwać. To sprawa pracy, a jeszcze do emerytury wrócę. Jaki system emerytalny naszym zdaniem Prawa i Sprawiedliwości jest systemem dobrym? System solidarnościowy. Ten, który obowiązywał przed wprowadzeniem systemu kapitałowego. System kapitałowy nigdzie na świecie się nie sprawdził. Nigdzie na świecie się nie sprawdził. Po 30 latach działalności tego systemu w Chile 2/3 ludzi nie uzbierało na najniższą emeryturę. No po prostu jest to niemożliwe. Przy jeszcze tak niskich wynagrodzeniach jak w Polsce, przy tak fatalnej opiece zdrowotnej jest to po prostu niemożliwe. A więc chodziło o to, żeby obniżyć emerytury, żeby ludzi pozbawić godnej starości. Proponujemy, żeby odbyło się referendum w sprawie systemu emerytalnego i jako Prawo i Sprawiedliwość opowiadam się za systemem solidarnościowym. Tym systemem, który swego czasu, pod koniec XIX wieku, został wymyślony w Niemczech, a potem wprowadzony w całej Europie. Na czym polega system solidarnościowy? No na tym, że ci, którzy pracują, łożą na emeryturę tych, którzy są na emeryturze. Czy to jest niesprawiedliwe? Nie, to jest sprawiedliwe, dlatego że ci, którzy są emerytami, wcześniej pracowali i łożyli na wykształcenie tych, którzy teraz pracują, a wcześniej byli dziećmi. No to jest solidaryzm społeczny właśnie, na tym polega. I to się opiera na fundamentach chrześcijańskich, bo taka jest nasza kultura, taka jest nasza cywilizacja. Mówi o tym, że trzeba wspierać starszych, chorych, tych, którzy potrzebują. I to nie jest żadna jałmużna. To nie jest żadna jałmużna, bo ci ludzie uczciwie pracowali na to, żeby mieć godną starość. Ale państwo nie powinno się wycofywać z tego obowiązku. Rząd nie powinien się z tego wycofywać. A rząd Donalda Tuska się wycofuje. Mówi, że on nic nie może. To gra rynkowa, to wszystko oczywiście będzie się działo. To są reguły, to zysk, strata, kodeks spółek handlowych. No, to są brednie. To są po prostu brednie. Tak rządzić nie można. Nie od tego jest władza, żeby zrzucała z siebie odpowiedzialność za rządzenie, a od tego, żeby reprezentowała interesy swego narodu, żeby stwarzała warunki do rozwoju dla ludzi. Jeszcze służba zdrowia na wstępie. Też podobnie zrobiono. Przekształcono szpitale, czy przekształcają rękami samorządów w szpitale, w spółki. O co szpital ma robić, uważa Donald Tusk i Ewa Kopacz? No, ma przynosić zyski, a nie leczyć ludzi. Szpital ma leczyć ludzi. Ma leczyć ludzi. Szpital to nie jest zakład, który zajmuje się produkcją czy handlem. To jest miejsce, w którym trzeba leczyć ludzi, a nie zarabiać pieniądze. No ale takie reguły wprowadzili. Wczoraj bodajże, tak, odezwał się po długim milczeniu minister zdrowia, minister Adamkowicz. I co powiedział? No, powiedział, że wszystko jest dobrze, chociaż do sądu pozwała go prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, bo nie chce płacić za nieubezpieczonych, czyli spór sądowy, zauważcie państwo. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Zresztą to pani, która była mianowana dlatego, że z poprzednim nominatem Kopacz nie mógł się porozumieć Arłukowicz, a więc mianował swojego człowieka i teraz lądują w sądzie. Spór jest. Kłócą się między sobą, zamiast zapewnić, żeby ten system był wydolny. No, ale on nie będzie wydolny, jeżeli tak będzie zorganizowany. I co mówi jeszcze Arłukowicz? Otóż mówi, że wprowadzą dodatkowe ubezpieczenie. No, że każdy będzie mógł się dodatkowo ubezpieczyć. Ja pytam, kto? Kogo będzie stać na dodatkowe ubezpieczenie? No, kogo będzie na to stać? No, to już jest kpina, kolejna kpina z ludzi. Co to oznacza, dodatkowe ubezpieczenie? No, to oznacza, że ten człowiek, jak będzie miał dodatkowe ubezpieczenie, będzie miał pieniądze, trafi do lekarza bez kolejki, będzie mógł zapłacić. Bo będzie mógł zapłacić.
Na dziś ludzie miesiącami, latami czekają na operację, na przykład zaćmę. No i co? To w ogóle tym się nie przejmuje minister Adamkowicz. W ogóle się tym nie przejmuje. Po co nam taki minister? Po co nam taki minister? Co proponujemy jako Prawo i Sprawiedliwość? Proponujemy rozwiązać NFZ i wrócić do finansowania opieki zdrowotnej z budżetu państwa, bo państwo polskie musi być stać na to, żeby zapewnić godną starość emerytom, na to, żeby zapewnić opiekę zdrowotną ludziom. No bo po cóż nam państwo, którego na to nie stać? Donald Tusk mówi, że go na nic nie stać, ale na zakupienie pendolino to go było stać. Prawie 3 miliardy złotych. Do Włochów poszło. PESA w Bydgoska, tak, robi dobre pociągi. I jeszcze to pendolino jest kupione w takiej wersji, że nie może rozwijać prędkości tam wyższej, ale to jeszcze pół biedy. Torów nie ma w Polsce, żeby mogło jeździć z tą prędkością, no. Zrobili konwencję Platformy. Tusk się cieszył, rekord prędkości pobili. No bo jest taki odcinek, gdzie można pojechać. No jest odcinek. No ale tu chodzi o to, żeby można było korzystać, żeby ludzie do pracy mogli dojechać. Nie jak śledzie stłoczeni w puszce, tylko w godnych warunkach. Do pracy, żeby mogli dojechać. A więc to nie wolno likwidować połączeń kolejowych, lokalnych, tylko trzeba je modernizować i trzeba je rozbudowywać. A tu się likwiduje i kupują za 3 miliardy złotych pendolino. Zabawkę sobie kupują. No albo to dzieci na to, albo oni są niepoważni, niedorośli. Albo jeszcze gorzej. A jak są wydatkowane pieniądze? Afera goni aferę. Ostatnia afera informatyczna. Miliardy złotych stracone. Miliardy złotych. Fundusze łapówkowe. Milionowe. Milionowe łapówki. No i co mówią? No, że prokuratura wszystko wyjaśni. Tak, ja już to widzę, że prokuratura wszystko wyjaśni. A to afera goni aferę. Afera hazardowa. Rząd Donalda Tuska, afera stoczniowa, rząd Donalda Tuska, afera Amber Gold, rząd Donalda Tuska, afera ostatnio na Dolnym Śląsku, płatna protekcja, czyli kupowanie poparcia w zamian za obietnicę pracy w KGHM-ie. I co prokuratura powiedziała? No, że nie, no nic nie było, bo KGHM to w zasadzie tylko państwo ma udziały w tej firmie, a to firma prywatna. No nic nie było, nic nie było. No proszę państwa, z kim my mamy do czynienia, ja pytam. Z kim my mamy do czynienia? Nie powinniśmy się na to godzić. Nie powinniśmy się na to godzić i powinniśmy pamiętać, że Prawo i Sprawiedliwość jest alternatywą wobec tego. My naprawdę Polskę zmienimy. Starczy nam charakteru, starczy nam wytrwałości. Prawo i Sprawiedliwość jest partią dojrzałą. Mamy projekty dotyczące wielu sfer życia gospodarczego, społecznego. Naprawdę jesteśmy przygotowani do przejęcia władzy. Jeszcze raz to podkreślam, skoro na Węgrzech Viktor Orbán mógł zmienić sytuację gospodarczą na korzyść, sytuację społeczną na korzyść, my też jesteśmy w stanie to zrobić. Jaki jest warunek? Trzeba wygrać wybory. Tylko wygrać takim stosunkiem głosów, żeby rządzić samodzielnie, bo wtedy mamy gwarancję zmian. A trzeba zmienić, bo jeszcze w sferze kultury na wstępie chciałem powiedzieć o tym zalewie, tego genderyzmu, tego, co jest sprzeczne z naszą cywilizacją, tego, co oznacza wprowadzanie do przedszkoli właśnie takich programów, w których chłopcy mają się przebierać w sukienki, mają się bawić lalkami. Wprowadzenie tego programu doprowadzi do tego, że kiedy się będzie rodziło dziecko, to będzie wpisywana płeć dziecko. W Sejmie wczoraj był projekt ustawy mówiący o tym, że po 13 roku życia mogą młodzi ludzie decydować, jaką płeć chcą mieć. Więc to nie biologia ma decydować o tym, kim jesteśmy, tylko decyzja. A co się będzie działo, kiedy po 2-3 latach temu człowiekowi się odmieni? To co, znowu będzie płeć zmieniał? No to jest jakiś absurd totalny.
To jest jakiś totalny absurd. Dwa lata temu przyszło mu do głowy, że coś takiego może w Polsce wchodzić, tak? Takie ustawy, takie programy, no pewnie nie. To się rozlewa. Trzeba to zatrzymać. To godzi w naszą tożsamość, to godzi w rodzinę. Rodzina to związek, małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. To są pewne role, które powodują, że dzieci są wychowywane. No to jest nasza tożsamość, to jest nasza cywilizacja, to jest też nasza przyszłość. Komuś bardzo zależy na tym, żebyśmy tej przyszłości nie mieli. Pewnie komuś na tym zależy, no ale my nie możemy patrzeć tylko na to i twierdzić, że to się jakoś może wszystko załatwi. Nie, nie załatwi się, proszę Państwa, nie załatwi się, jeżeli sami się w to nie zaangażujemy. Dziękuję. Zapraszam do dyskusji z naszym gościem. Będą podawane mikrofony przez pana papieża. Proszę was. Uważam, że Wiktor Orban prowadził również program oddłużania obywateli. Intensyfikacja i agresja banków w stosunku do przeciętnego obywatela, rolnika, stworzyła taką sytuację, że naród jest zadłużony. Ja uważam, że partia, która stworzy rozsądny program oddłużenia tych obywateli, rozsądny i w miarę chociaż w części doprowadzi, wygra wybory w cudach i będzie długo jeszcze rządzić, bo kraj jest zadłużony. Zadłużony jest ponad miarę w tej chwili. Następna sprawa. Mówił pan poseł o koncernach zagranicznych. No jest tutaj u nas strefa ekonomiczna, Turyska, pan poseł Krzysztof Ardanowski interweniował również w tej sprawie. Do tego powstał szaft manufaktury Poland. I ta strefa ekonomiczna, zresztą moja żona była tam przewodniczącą Solidarności, już nie jest, bo pękła, po prostu nie dała sobie już rady, zwolniła się, przestała działać, po prostu nie dała rady dalej walczyć. Chodzi mi o taką sprawę, jak to może być, że umowa z Sharpem na specjalną strefę ekonomiczną jest tajna. Oni zostali zwolnieni z podatków CIT. Dostali ludzi z Urzędu Pracy, z naszych podatków. I mimo to, jako Związek Zawodowy Solidarność, myśmy się nie powiedzieli, jak rząd się dogadał. Na jakich warunkach? Oni mieli zatrudniać 3000 ludzi, zatrudnili 2000 w porywach. No i teraz wyszli ze strefy ekonomicznej. Uważam, że to jest jakiś przegląd. Następna sprawa. Sprawa szkół. Proszę Państwa, wczoraj byłem przy przetargu na dożywianie dzieci w szkole. Wygrała w Płużnicy pani, która ma 3,15 dała na dziecko. Na dziecko 3,15. Ja mam psa seterarynackiego i daję 15 zł dziennie na dziecko. Koszty produkcji, wkład na to, nie wyobrażam sobie, że to dziecko jak sami dowiozą 50 km do Płużnicy, na akurat pani, to przecież ten wkład będzie 90 groszy. Czy nasze dzieci... Ale myślę, że taką rzeczą przewodnią, taką, która pojawia się w kilku tych pytaniach, to jest to, o czym powiedziałem na wstępie, że kapitał ma narodowość. No, jeżeli liczymy na łaskę Sharpa, czy tam Fiata, czy Opla, to się przeliczymy. No bo oni nie są od tego, żeby nam być łaskami, tylko od tego, żeby przynosić zyski czerpane tu, stąd z Polski, tam do siebie. Proszę Państwa, no jak to się dzieje, że fabryka Opla w Gliwicach, zatrudniająca ludzi, nowoczesna fabryka Opla w Gliwicach, wynagradza pracowników czterokrotnie niżej niż fabryka Opla w Bochum, w Niemczech. No jak to się dzieje? Czy jest różnica czterokrotna, jeżeli chodzi o ceny w Niemczech i w Polsce? No nie ma. Dlaczego tak się dzieje? No znowu te umowy śmieciowe, wyzysk, po prostu wyzysk. Ale jeżeli oni się tylko tym kierują, to za chwilę przerzucą tą swoją produkcję dalej na wschód, gdzieś tam do Chin, bo tam będzie jeszcze tak. Mówiłem o tym, to jest niezwykle ważne. Patriotyzm gospodarczy, koniec z prywatyzacją, z wyprzedażą majątku. Więcej, trzeba wspierać ten
kapitał polski, bo on będzie inwestowany w Polsce i będzie przynosił miejsca pracy tu w Polsce. Oddłużenie obywateli, to też się z tym wiąże. Bo to chodzi o kredyty, które udzielają banki. A jakie są banki? No, banki są własnością obcą. Tu chodzi o to, żeby te linie kredytowe były na tyle elastyczne, żeby pozwalały na rozwój. No, a przecież banki też mają swoich właścicieli i kierują się interesami tych właścicieli, a nie interesami polskimi. Zresztą można to też zobaczyć, jak to wygląda prestiżowo. Na przykład, proszę Państwa, prezes banku obcego w Polsce, mówiono o tym nawet wprost, kiedy prezesem PKO S.A., bo to jest obcy bank, on ma ładną nazwę, polską, bo jest właścicielem, są Włosi. Zarabiał mniej, kiedy był Polakiem, teraz jest Włoch prezesem, niż wiceprezes z Włoch. Tak, no zarabiał mniej niż wiceprezes z Włoch. No i tak jest w innych przypadkach. A więc trzeba repolonizować banki, trzeba reindustrializować Polskę. Przemysł, proszę Państwa, przemysł daje gwarancję rozwoju. Podczas konferencji zorganizowaliśmy 16 konferencji, różna tematyka była i rolna w Goszczynie, to jest tak koło Gruńca, były różne też dotyczące gospodarki, emerytur, spraw zdrowia, ale na jednej z tych konferencji był taki doradca Solidarności, Stefan Porte, Francuz. Francuz w ogóle, obywatelstwo francuskie, ale jest też w Polsce. Jeździ po świecie, robi badania i podał taką informację, że jedno miejsce pracy w przemyśle generuje 10 miejsc pracy w usługach. W przypadku Sharpa też tak było, tak? Powstał Sharp i wokół powstały firmy usługowe, które na rzecz Sharpa działały. Sharp się wycofał, nie ma firm usługowych. A, to też prawda, no ale to jeszcze raz wracam do tego, proszę Państwa, no szukaj wiatru w polu. Zobowiązania. Zobowiązania są tyle warte, ile papier. Można pójść do sądu, tak? No i co to jest warte? Trzeba wspierać polskie firmy, polski kapitał, kapitał państwowy, to duży kapitał i wtedy ten kapitał nie będzie znikał, nie będzie wyjeżdżał z Polski. Mówiłem już o tym w lipnie, ale to powiem, panowie też słyszeli. Otóż ja zajmowałem się sprawą fabryki samochodów osobowych na Żeraniu. Mój tata 40 lat tam przepracował. No i w ostatnim czasie FSO zatrudniało 1600 osób. Zapytałem premiera Tuska, co zrobi, żeby uratować ten zakład pracy. Odpowiedział, że nic, bo to firma prywatna. No a tymczasem premier Berlusconi, premier Włoch, ówczesny, z firmą prywatną, jaką jest Fiat, tak postąpił, tak się umówił, że przenieśli produkcję Fiata Pandy pod Neapol. Fiat Panda dobrze się sprzedawał. To samochód, który miał powodzenie w Europie, na rynku. No bo tani, był produkowany w Polsce, teraz jest produkowany pod Neapol. Dlaczego? Dlatego, żeby Włosi mieli pracę. No to jest przecież logiczne i oczywiste, że o to chodziło Berlusconiemu i prywatnej firmie Fiat, bo to włoska firma. Bo to włoska firma, a więc muszą być polskie firmy. Wtedy nie będziemy ganiać jakiegoś Sharpa po świecie, bo ten Sharp, trudno go złapać i doprowadzić do tego, żeby się wywiązał ze swoich obietnic. Rolnictwo, zadłużenie rolników, zakup sprzętu. Był u mnie jakieś 2 tygodnie temu szef Solidarności w Ursusie w Warszawie. Nie ma firmy. Nie ma firmy. Wszystko zostało zmarnowane. Pojawiła się naklejka Ursus, ale ona jest tylko naklejana, bo te ciągniki są produkowane gdzieś w Turcji. A tu w Polsce naklejka, bo marka jest znana. Mówi mi, że jeszcze wciąż jest 1 000 000 egzemplarzy ciągników wykorzystywanych w Polsce. Tych starych Ursusów. No i co? No i ludzie nie mają pracy. Rzeczywiście rolnicy kupują jakieś z klimatyzacją, te holenderskie one są, czy jakie, dokładnie nie wiem, no ale obce, drogie ciągniki, zadłużają się, żeby je kupić.
A potem co? Spłacą? To jeszcze i ciągnik stracą, i te pieniądze stracą. I do kogo płyną te pieniądze? No tam do Holandii płyną, do producenta tego ciągnika. Jaki to ma sens? No to nie ma żadnego sensu. Trzeba reaktywować, ale realną produkcję ciągników czy sprzętu rolniczego w Polsce. W Polsce. Polska myśli takim, że co, mamy gorszych inżynierów? No nie mamy gorszych inżynierów. Możemy się poszczycić wybitnymi inżynierami, naukowcami, którzy opracowali wiele technologii, wiele patentów. Nie jesteśmy głupsi, nie jesteśmy gorsi. Tylko władza musi być taka, która będzie dbała o nasze interesy, a nie o czubek własnego nosa. Nie o to, żeby tam Angela Merkel poklepała go po plecach, czy żeby dobrze on w niemiecka gazeta napisała, że jest taki dobry. No, myślę to o Sikorskim. No, ale trudno, żeby niemiecka gazeta o nim źle pisała, skoro pojechał do Berlina i powiedział w Berlinie, że Unia Europejska ma być federacją z dominującą rolą Niemiec. No to jak niemiecka gazeta ma o nim źle pisać? No, oczywiście, że będzie dobrze pisała. Ale niech on zajmuje się tym, żeby polskie gazety, ale polskie gazety, no właśnie. Nie ma. Prasa regionalna w 95% własność niemiecka. Prasa regionalna. Pewnie w Toruniu też tak jest. Jest jakiś dziennik? Nowości. No tak. No proszę bardzo. Tak to wygląda. Więc nie kłóćmy się na to. Naprawdę nie kłóćmy się na to. Młodzież wyjeżdżająca za granicę. No oczywiście. Umowy śmieciowe albo nie ma pracy, wyjazd za granicę. Co trzeba zrobić? No trzeba stworzyć warunki do tego, żeby ludzie w Polsce mieli pracę. Wracamy do tej gospodarki, do tego patriotyzmu gospodarczego. Trzeba stopniowo znosić umowy śmieciowe. Stopniowo trzeba to robić, ale trzeba znosić umowy śmieciowe, bo to jest nieuczciwa konkurencja, to jest wyzysk wobec ludzi, których zatrudniają na tych umowach śmieciowych. No przecież mniej tym ludziom płacą. Na przykład panie, które są na umowach śmieciowych. Nie mają szansy na urlop, kiedy urodzą dziecko. No to firma jest przecież. Zaraz, no to firma. No to... Także to trzeba zmienić. A jak trzeba wspierać. Państwo musi wspierać rodziny, które decydują się na posiadanie dzieci. Mówił pan o Szkocji. My mówimy jako Prawo i Sprawiedliwość o stypendiach demograficznych. Na każde posiadane dziecko pieniądze. Bo to są pieniądze, gdzie wydawane? W Polsce są wydawane. Na co zostaną wydane? Na Mercedesa zostaną wydane? No nie. Zostaną wydane na żywność i ubrania dla dzieci. A więc żywność, Polska jest producentem żywności, powinna być producentem żywności, a więc nie sprzedawać firm przetwórczych, rolno-spożywczych, obcemu kapitałowi, cukrowni nie sprzedawać Niemcom czy tam innym. Tylko utrzymać we własnych rękach, produkować żywność i produkować przede wszystkim na rynek polski. Ale żeby ten rynek działał, no to muszą być pieniądze. No i tutaj koło się zamyka, takie zamachowe koło, które pobudza gospodarkę. To trzeba tak robić. To naprawdę to przyniesie efekty. A co robi władza, koalicja PO-PSL? Otóż nazywa rok 2013 rokiem rodziny. No pięknie. A jeszcze w roku 2013 ogranicza odpisy podatkowe dla ludzi, którzy posiadają dzieci. Ogranicza. No a wcześniej podwyższyła VAT na ubranka dziecięce i obuwie z 7 do 23%. A 5 września, bodajże to było 5 września tego roku w Krynicy na forum gospodarczym Donald Tusk powiedział: kryzys do nas pukał, ale go nie wpuściliśmy, nie przyszedł. 2 tygodnie później przedłużył na kolejne 3 lata stawkę 23% VAT. No to co? Kryzys przyszedł, nie przyszedł. Kryzys ma mniejsze znaczenie. Władza jest taka, że ona potrafi tylko sięgać do kieszeni Polaków. I to nie do tych kieszeni, które są głębokie. Nie, do tych to nie sięgnie. Gdzieżby to? Bogaci ludzie, jeszcze by z Polski wyjechali. Uciekliby, a oni przecież tam jakieś kontakty mają, na tych salonach się spotykają, to nie, do płytkich to sięgają, tak. VAT podwyższą, od 1 stycznia podwyższą, bo już podwyższyli akcyzę na papierosy, piwo. Oczywiście nie zachęcam nikogo do
picia piwa czy palenia papierosów. No ale to jest uderzenie w ludzi biednych. To jest uderzenie w ludzi biednych. To są ich metody. Podatek. Oczywiście, że podwyższanie podatku, ale mówiłem o innych podatkach, nie o nieruchomości. Proszę Państwa, no, próbują wprowadzić podatek dla rolników. No, próbują opodatkować rolników. I to jest olbrzymie niebezpieczeństwo, bo za chwilę, jeżeli to wprowadzą, mam nadzieję, że jednak nie, ale jeżeli to wprowadzą, ci z PSL-u, to gotowi się na to zgodzić, bo oni są obrotowi. Byleby tam w Elewarze było kilka posadek, to oni przehandlują wszystko za to. Dla tych kolesi, to jeszcze Urząd Skarbowy weźmie się za siebie, tak? No bo co? Okaże się, że rolnik coś źle wypełnił zeznanie podatkowe, to jeszcze go zlicytują. Jeszcze go zlicytują. To jest bardzo, bardzo niebezpieczne. No i podatek katastralny. To jest taka metoda, że rękami samorządów próbują grabić ludzi, bo to jest grabież. To jest grabież. Likwidują szkoły rękami samorządów, bo kiedy była debata w Sejmie na temat budżetu na ten rok, w roku ubiegłym, to Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości mówił o tym, żeby podwyższyć subwencję oświatową. No jest bardzo niska. No ale Waltus powiedział, że nie stać państwa polskiego na subwencję oświatową. No to zamyka szkoły. Na to stać, tak? Na zamykanie szkół. Na zdrowie, na emerytury, na oświatę musi być stać państwo, bo to są zadania państwa. To są zadania państwa. Na to płacimy podatki, żeby z tych zadań się państwo wywiązywało. Chyba na wszystkie odpowiedziały. Tak? Pan poseł Adamowicz. Proszę Państwa, oczywiście polskie rolnictwo trzeba modernizować, rolnicy chcą kupować sprzęt i maszyny, ale nie wiem, czy wiecie, że z tych tak przechwalonych pieniędzy unijnych, które wpływają do polskiego rolnictwa, a żeby była sprawa jasna, z pieniędzy unijnych, rozumianych jako aktywne modernizowanie gospodarstwa, skorzystało w Polsce mniej jak 10% gospodarstw. Ale o tym się mówi cały czas z przesadą, jakie to wielkie środki wpłynęły do polskiego rolnictwa. To chcę Państwu powiedzieć, że według danych ekonomicznych 85% tych środków unijnych, które trafiły do polskiego rolnictwa, jest przeznaczone na zakup sprzętu pochodzącego z krajów Europy Zachodniej. Z Niemiec, Francji, mniejszej ilości z Włoch. 85%. Czyli czy te pieniądze, które tak są nam, przepraszam, wytykane i tak są przedstawiane jako wielkie dobro, które spływa do polskiego rolnictwa, czy to pomogło w czymkolwiek polskiemu przemysłowi maszyn? Ursus był jednym z największych zakładów produkujących ciągniki na świecie. Śladu po nim praktycznie nie ma. Mieliśmy znakomite zakłady, które trzeba było modernizować, rozwijać. Polscy inżynierowie byli naprawdę bardzo kompetentni i innowacyjni, ale w tym kierunku niewiele robiono. A teraz kupujemy, chcąc modernizować polskie rolnictwo, kupujemy sprzęt w Europie Zachodniej, czyli te pieniądze de facto wspierają ich gospodarkę, a w niewielkim stopniu nasze firmy. Pojedyncze jakieś zostały, ale zasada jest taka, o której mówię. Drugie. W Polsce sprzedano zdecydowaną większość przemysłu rolno-spożywczego. Wasza cukrownia jest tego typowym przykładem. Przemysł owocowo-warzywny, przemysł mięsny, zakłady mięsne, ubojnie i tak dalej. Zostały sprzedane firmom zagranicznym. One realizują swoją politykę gry międzynarodowej, pilnują interesów własnych rolników. Nord Cukier, który jest własnością w Chemży cukrowni, jest to firma rolników niemieckich, która powstała przez kilkadziesiąt lat z inicjatywy rządu niemieckiego, który doszedł do wniosku, że właścicielami cukrowni powinni być rolnicy niemieccy. Więc stworzono mechanizm, który pozwalał tym rolnikom przez kolejne lata w niewielkim procencie zysków corocznych nabywać te firmy i w ten sposób koncern Nord Cukier, zresztą pozostałe dwa koncerny, które w Polsce funkcjonują, mają podobną strukturę, stał się wielkim, potężnym koncernem rolników niemieckich, wykupującym również zakłady w innych krajach, tak jak i w Polsce.
Została jeszcze Krajowa Spółka Cukrowa, czyli Polski Cukier. Nie jest to już bardzo wielka firma, około 40% udziału w rynku, ale ta firma przynosi zyski, przynosi dochody, bo produkcja cukru jest opłacalna. Głupota, jaką było zamykanie cukrowni w Europie, przeciwko której to głupocie protestował rząd Prawa i Sprawiedliwości. Najbardziej protestował Krzysztof Jurgiel, ówczesny minister rolnictwa, i wyszło, przepraszam, powiem, na nasze, bo nie warto było i nie było bez sensu zamykanie tych cukrowni wtedy, ale czy ktoś Jurgiela przeprosił? Czy ktoś powiedział, że rzeczywiście on mówił o tym, że nie warto zamykać cukrowni, bo taniego cukru na świecie nie będzie? Nie, są cały czas oskarżenia, plotki, że źle negocjował. Czy ktoś przeprosił go za to, że go oskarżano, a on miał rację? Teraz chyba przyszła ostatnia godzina na Krajową Spółkę Cukrową, ponieważ ta spółka miała być przekazana poprzez nabycie akcji polskim rolnikom i polskim pracownikom, którzy tam pracują. Jest specjalna ustawa, która to niby gwarantuje. Nie, okazuje się, że minister Skarbu Państwa, rząd pana premiera Tuska, chce tę cukrownię ograbić, okraść, ten koncern cukrowy ograbić i okraść z pieniędzy, nie dając mu możliwości inwestowania, rozwijania, przygotowywania się do międzynarodowej konkurencji. Zabrano dywidendę, którą ten zakład wypracował w roku ubiegłym, ten koncern wypracował. Mało, zabrano zaliczkowo dywidendę z następnego roku, zmuszając cukrownię Krajowej Spółki Cukrowej do zaciągnięcia kredytów, żeby zapłacić rolnikom za surowiec, żeby zapłacić za usługi, za paliwo, za to wszystko, co cukrownia musi zakupić, by ruszyć z miejsca. Zabrano zaliczkę z tego, co zarobią dopiero w następnym okresie. Czy tak postępuje gospodarz? Prawdopodobnie te cukrownie, które zostały w Krajowej Spółce Cukrowej, mają podzielić los tych zakładów, które wcześniej zostały najpierw doprowadzone do ruiny, po to, by ktoś zagadł. Polskiej gospodarki, polskiego życia publicznego i społecznego. Mam tylko pytanie dość ważne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i militarny, jak i gospodarczy, w sensie służb, w świetle tego, co ostatnio było głośno słychać o współpracy wywiadu GRU z naszym wywiadem. To jest jedno pytanie, a drugie pytanie. Na realizację tego programu, o którym mówiłem, programu gospodarczego. W Polsce są pewne zasoby. Mówiłem o tych prawie 16 miliardach złotych zysków, jakie mają banki działające na terenie naszego kraju. To nie są banki polskie. No więc to jest pewien zasób, którym powinny się te banki dzielić. Mamy też przygotowany projekt ustawy o podatku obrotowym od hipermarketów. Uważamy, że to też jest nieuczciwa konkurencja. Małe sklepy w starciu z hipermarketem szansy nie mają. Zresztą wjeżdżałem do Chełmży i widziałem jeden supermarket za drugim, potem trzeci. No proszę Państwa, no do czego to prowadzi? W centrum miasta. No więc właśnie, to jest druga sprawa, kwestia żywności, jakości tej żywności, a więc są pewne możliwości, z których możemy skorzystać. No i jedna rzecz też bardzo ważna, sposób wydatkowania pieniędzy. Proszę zwrócić uwagę na to, że w Polsce kilometr budowanej autostrady jest droższy niż kilometr budowanej autostrady w Niemczech. Tak jest, jest droższy. To ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mogą Państwo taką informację na tej stronie internetowej znaleźć. Przy czym przeciętny Niemiec zarabia czterokrotnie więcej niż przeciętny Polak. Przy czym polscy podwykonawcy firm, bo ci generalni inwestorzy to firmy z zachodu Europy, wykonali pracę, nie otrzymali za nią zapłaty. No to ja pytam, gdzie te pieniądze się rozeszły? Gdzie te pieniądze się rozeszły? Pewnie tak się rozeszły, jak w przypadku afery informatycznej. A więc sposób wydatkowania pieniędzy. Mówiąc wprost, złodziejstwa. To trzeba ukrócić.
To trzeba ukrócić i to można ukrócić, tylko trzeba chcieć i mieć wolę nie być zakładnikiem możnych tego świata, tylko kierować się interesami polskimi, naszego kraju. I to trzeba zrobić i my to z całą pewnością zrobimy. Korzystać z takich zasobów, jak na przykład węgiel w Polsce. No jest próba tego, żeby pozbawić nas tego bogactwa. Na siłę próbują nam zakazać wykorzystywania węgla do produkcji energii. Przecież jeżeli będziemy produkować energię z innych źródeł, to będzie ta energia droższa. I uzależnimy się od dostaw. I tak jesteśmy zależni od dostaw rosyjskiego gazu. Są też zasoby w postaci gazu łupkowego w Polsce. Proszę Państwa, od 2011 roku leży w Sejmie projekt ustawy Prawa i Sprawiedliwości w sprawie właśnie wydobycia gazu łupkowego. Leży, bo czeka na projekt rządowy. Takie jest oficjalne stanowisko marszałek Sejmu. No tak. Jeżeli się nie dba o swoje zasoby, no to co? No to potem jest się wykorzystywany przez innych. W czwartek będzie. No właśnie. No właśnie. A to minister dowy środowiska, tak? Powiedział, że będzie. Już będzie, tak. Już będzie. Wszystko zrobią. Jak im się spieszy, jak mają tam w te pieniądze z OFE przerzucić do budżetu, to w ciągu 4 dni potrafi. A tu 2 lata. Nic. Bo sobie lekceważą. Po prostu bo sobie lekceważą. A więc są zasoby w naszym kraju, z których trzeba korzystać. Potrzebny jest gospodarz w Polsce. Po co nam ten gadżet z Pendolino za prawie 3 miliardy złotych? Po co nam to? Do niczego nam to nie jest potrzebne. Po co nam stadiony za miliardy złotych? Stadion w Warszawie, 2 miliardy złotych. I jest deficytowy. W związku z tym, co robią? Przerzucają z jednej kieszeni budżetu państwa do drugiej pieniądze. 100 milionów złotych kosztował ten szczyt klimatyczny na Stadionie Narodowym. 100 milionów złotych, no wyrzucono. Jakie pożytki z tego szczytu klimatycznego? No jakie pożytki z tego? Tak, wyrzucono. Mówię już symbolicznie, bo to kwoty mniejsze, ale ten koncert Madonny na Stadionie Narodowym, 5 milionów złotych. To jest jakiś rekord świata. Bo na całym świecie tego rodzaju koncerty są dochodowe. Tylko za rządów Donalda Tuska są deficytowe. Ale tak lekką ręką pieniądze są wydawane na takie właśnie rzeczy. To jest gospodarz, jeszcze raz to podkreślę. Musi być gospodarz w Polsce i ta polityka gospodarcza, patriotyzm gospodarczy. Tak jak mówił poseł Ardanowski, kwestia urządzeń rolniczych, maszyn rolniczych. To wszystko trzeba odbudowywać. To trzeba odbudować, ale to można odbudować. I trzeba. Nie jesteśmy bezradni, bezsilni. To trzeba zrobić. Służby specjalne. Proszę Państwa, było tak, że mieliśmy służbę specjalną w WSI, taką bezpośrednio z PRL. Jak tam ci dowódcy odbywali staże właśnie tam u Sowietów. Rozwiązaliśmy tę służbę. My, za naszych rządów. Większość Platformy zagłosowała za rozwiązaniem. Prezydent Komorowski, ówczesny poseł, był przeciw. No a potem był raport z weryfikacji WSI, a teraz Palikot broni WSI, tak się boi tej weryfikacji i posługuje się takim oto argumentem, że odszkodowania trzeba płacić tym, którzy byli w raporcie wymienieni. No ale dlaczego trzeba płacić to odszkodowanie? Dlatego, że minister obrony narodowej, który reprezentuje państwo, idzie z nimi na ugodę. Zgadza się, żeby im płacić. Przed sądem. No to jak tak się zgadza? Jak rezygnuje z przedstawienia swoich racji, no to taki jest tego efekt. Służby specjalne trzeba zbudować na nowo. Jest taka służba specjalna zbudowana na nowo. Oczywiście przetrącono jej kręgosłup, myślę o CBA. Dlaczego jej kręgosłup przetrącono? Dlatego, że minister Mariusz Kamiński, jak dobry policjant, złapał złodzieja. No ale ta władza usunęła policjanta, a złodzieja puściła wolno. No tak, no bo taka jest ta władza. A więc trzeba odbudować się służby specjalne, no bo nie miejmy złudzeń.
No, tak jest na świecie. No, dziś w XXI wieku orężem są te źródła dostaw energetycznych. To jest oręż. Putin z tego korzysta. W 2009 roku w Ukrainie kurek z gazem przykręcił. Teraz też idzie zima. Ukraina jest uzależniona od dostaw gazu. No i też ma argumenty. A druga strona, Sikorski, zamiast z Tuskiem i z Komorowskim być w Brukseli i działać na rzecz tego, żeby Unia Europejska zbudowała program dla Ukrainy. Co robi? Na Twitterze sobie żarty robi i atakuje Ukrainę. Naprawdę to jest ważne, żeby za wschodnią granicą naszego kraju nie była Rosja, tylko niepodległa Ukraina. To jest ważne dla naszego bezpieczeństwa. A skoro Unia Europejska za pośrednictwem, znaczy tam w porozumieniu z Międzynarodowym Funduszem Walutowym przeznaczyła setki miliardów euro na pomoc dla Grecji, Portugalii, Hiszpanii, no to nie może znaleźć dla Ukrainy takiego planu wsparcia. Tylko Putin znajduje, tak? A Rosja przecież jest dużo, dużo biedniejsza od Unii Europejskiej. No jest dużo biedniejsza. To kolos na glinianych nogach. Gdyby nie surowce energetyczne, gdyby nie gaz i ropa, to dawno by ten kolos się zawalił. No ale tu chodzi o interesy. Interesy państwowe. Trzeba o nie zabiegać. Służby specjalne są aktywne. No niewątpliwie są aktywne. To przecież jest wiadomo. To przecież jest wiadomo. To jest tak, jak już było w naszej historii w XVIII wieku, kiedy były takie teorie. A po co nam wojsko? Zrezygnujmy z wojska, bo jak my nikomu nie zagrażamy, to nikt nam też zagrażał nie będzie. Czym to się skończyło? No rozbiorami się skończyło, upadkiem się skończyło. Trzeba mieć świadomość tego, że inni nie będą za Gdańsk umierali. To już doświadczyliśmy tego w 1939 roku. Mieliśmy też świetne sojusze podpisane, bardzo dobre sojusze. Trzeba dbać o swoje interesy. Bo naprawdę, jeżeli sami się nie będziemy szanować, jeżeli władza nie będzie swojego narodu szanowała, to i inni nas nie będą szanować. To będziemy takim popychadłem, przedmiotem, a nie podmiotem gier przeróżnych. A my jesteśmy dużym krajem, dużym narodem jesteśmy. I świętej pamięci prezydent Kaczyński udowodnił, że można. Kiedy Rosja napadła na Gruzję, udowodnił, że można się porozumieć z liderami państw naszych, sąsiedzkich. I można interweniować skutecznie. Można skutecznie interweniować. Dziś rządzący pomniejszają. Mówią, że a nie, to Sarkozy do tego doprowadził. Proszę Państwa, gdyby to rzeczywiście nic nie znaczyło, to na Wawel nie przyleciałby okrężną drogą gdzieś ze Stanów Zjednoczonych przez Afrykę czy przez inne państwa Saakaszwili, by nie przyleciał. A przyleciał na pogrzeb, mimo że te wulkany tam dymiły, mimo tych wszystkich przeszkód przyleciał. Bo to było ważne. Postawa prezydenta Kaczyńskiego była ważna. Więc można. Można. I tu nie chodzi o żadne wojny. Tu chodzi o to, żeby zabiegać o własne interesy. To naprawdę jest tak, że podobne interesy jak my w naszej części Europy mają inne państwa. Podobne interesy. A naszym zadaniem jest wpływanie na decyzje w Brukseli. Skoro PO mówi, że jest tak dobrze ustosunkowana w Brukseli, bo Jerzy Buzek, bo Janusz Lewandowski, no to co powinna teraz zrobić? Powinna doprowadzić do zwołania Rady Europejskiej, a więc szefów rządów, głów państw krajów Unii Europejskiej, które by wypracowały konkretną ofertę dla Ukrainy. Ale to pic na wodę fotomontaż, bo z jednej strony wcale tacy wpływowi nie są, są lekceważeni. Przecież Jerzy Buzek dostał honorowe stanowisko. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego na pół kadencji to jest honorowe stanowisko, nic nieznaczące. Lewandowski, komisarz do spraw budżetu. Też to, nic. Już więcej ważyło stanowisko Hübner w poprzedniej kadencji, dlatego że była komisarzem do spraw rozwoju regionalnego. To już miało większe znaczenie niż komisarz do spraw budżetu. No księgowy, tak, księgowy. A więc
no, trzeba o to zabiegać i można. No, mówiąc tak obrazowo, trzeba się łokciami rozpychać. Tam są reguły. To nie jest tak jak na wschodzie. Naprawdę, tam można osiągnąć wiele, tylko trzeba chcieć i potrafić, ale skoro dziś Polską rządzący są zapatrzeni w swoje kariery, no to oni się nie będą narażać, bo potem przecież kariery nie zrobią, bo powiedzą, że a, no to kłopotem byłeś dla mnie człowieku, to po co? A oni kłopotem nie są. Oni starają się w to wszystko wpisać, a efekt dla nas jest bardzo dobry. Fundusze unijne, no proszę Państwa, sukces, tak? A na wspólną politykę rolną nie. I co PSL mówi? A, to jakoś wyrównamy, z Funduszu Spójności wyrównamy. No to pytam, ale kosztem czego? No kosztem tych inwestycji, które miały być realizowane z Funduszu Spójności. No kosztem tego. Tak to wygląda. W moim przekonaniu zmiana jest konieczna. Zmiana polityki jest konieczna. Żeby ona nastąpiła, musi się zmienić władza. Proszę. Pogalski nie robił się tu cukrowni, tylko mówi na Robę, że podać, że Polacy dostali 140 zł za kierwszy. Człowiek, który pasywał dzienniki cukrowni, kasował, miał 720 zł celu. O czym pan nie wspomniał, pan dowiedzieć. A jeżeli mówi pan przewodniczący, jeszcze pan powiedział takiej ciekawej rzeczy. Jeżeli nasz podatnik ma dokładać Greków do emerytury, ratować niemieckie banki, Angel Merkel, to są potężne pieniądze, a emerytur przynajmniej parę złotych. Tak wygląda nasz rząd i nasza gospodarka. A kiedyś były prezydent Sandler, mówił tak, człowiek, chcesz wygrać wybory, chcesz rządzić krajem, głupcze gospodarka, mówi, to jest najważniejsze, nie masz gospodarki, nie masz życia, nie masz życia, nie ma rodziny, nie ma niczego. To jest podstawa kluczyka, rodzina i gospodarka. Reszta sama w tym. Dziękuję. Po gospodarce, bo zmiana gospodarki odblokuje również inne zmiany. No, pobudzi rozwój, stworzy warunki do rozwoju i rodzina. Tak, wsparcie finansowe dla tych rodzin, które posiadają dzieci. No bo posiadanie dzieci to jest wydatki, to są większe wydatki. Ale jeszcze raz to powtórzę, te pieniądze są dobrze wydawane. Wspieranie rodzin finansowe się opłaci, bo te pieniądze są wydawane tu w Polsce nie na dobra luksusowe, tylko na dobra podstawowe, zresztą wytwarzane w naszym kraju, czyli na żywność przede wszystkim i na oczyść. Odzyskać infrastrukturę i firmy polskie, które zostały sprzedane w ręce obce, bo wiadomo, że Unia Europejska będzie ich swoimi przepisami bronić i nie będzie tak jak kiedyś Niemcy i Francja, że pozbywali się konkurencji przez podnoszenie podatków. I trzecie pytanie, co właśnie, tak jak papież Jan Paweł II mówił, że naród, który nie pamięta przyszłości, nie może myśleć o przyszłości, że co z rozliczeniem i tego układu właśnie, odtajnieniem agentury i o, no, żeby prawda była mówiona w historii w Polsce. On jest realny. Przy 43% poparciu w przeliczeniu na mandaty mamy większość w Sejmie. Czy osiągniemy ten cel? Zobaczymy. Pracujemy na tą rzecz, a więc jeździmy po Polsce, spotykamy się z ludźmi, jak na wstępie poseł Zbonikowski mówił. Jutro zakończymy objazd wszystkich powiatów w Polsce. W każdym z powiatów było spotkanie z przedstawicielem kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Na tych spotkaniach pokazujemy alternatywę wobec rządu w koalicji PO-PSL. No i też prosimy o recenzję, o uwagi, o Państwa pomysły, opinie. Tak, to tutaj kolega mi podpowiada, przygotowanie wyborów jest niewątpliwie bardzo ważne. Zapewnienie tego, żeby w każdej komisji wyborczej byli mężowie zaufania. Ja używam świadomie liczby mnogiej. Mężowie zaufania. Bo nadużycia no, są możliwe. A więc tak, to trzeba zrobić. Wprowadzimy też alternatywny sposób liczenia głosów. Alternatywny do PKW. Polegający na tym, to jest sumowanie, to jest proste. Działanie matematyczne. Tylko żeby wykonać je, trzeba zaangażować bardzo wiele osób. W skali kraju szacujemy 80 tysięcy ludzi. To jest duży wysiłek. Ale możliwy do wykonania. Bo chodzi o to, żeby w
każdej komisji wyborczej byli mężowie zaufania, ale żeby jednocześnie mieli wsparcie, kiedy zauważą, że coś złego się dzieje, żeby byli asertywni na tyle, żeby przeciwstawić się temu, ale żeby też mieli możliwość zadzwonienia do ludzi, którzy przyjadą wesprą w takiej sytuacji. Prawnik, radny, poseł, ktoś, kto może w takiej i musi, powinien w takiej sytuacji interweniować. No i jeżeli wówczas, jak to sobie wyobrażamy? Z komisji poszczególnych na poziomie gminy zliczamy, później z gmin na poziomie powiatu, z powiatów na poziomie województwa i z województw na poziomie całego kraju. Dokumentujemy każdy protokół, wywieszany jest po zakończeniu pracy komisji na szybie przy wejściu do lokalu. Musi być sfotografowany, tak żebyśmy mieli dokumentację. Jeżeli nasze przeliczenie nie będzie się zgadzało z wynikami PKW, no wtedy będziemy dochodzić, bo będziemy mieli źródła. Tylko to nie jest łatwe do zorganizowania, ale to jest wysiłek dla naszych struktur. Więc tutaj liczę na kolegów, że to zorganizują. No i trzeba się zaangażować, trzeba poświęcić niedzielę, bo to jest niezwykle ważne. To jest bardzo obywatelskie. A więc zakładamy, że będziemy rządzić sami. Ja mówiłem o tym, że formalna koalicja jest dwupartyjna, faktyczna jest dużo szersza. Pokazywałem przykłady tego, że ta koalicja właśnie taka jest. I w tym kontekście na jedno chciałem zwrócić uwagę, to podkreślić. Żeby nie marnować głosów. Żeby nie głosować na te listy prawicowe, które nie mają szansy przekroczenia progu, wejścia do Sejmu. Albo nawet ocierają się o próg, to też za mało. Pamiętajcie Państwo, jaki jest system przeliczania głosów na mandaty. On premiuje duże ugrupowania. A więc waga tego głosu jest dużo większa. Taki głos waży dużo więcej, jeżeli jest oddany na dużą listę niż na małą. Po prostu po przekroczeniu 5% przez dane ugrupowanie, ono będzie miało dosłownie kilku posłów. A gdyby te 5 punktów procentowych padło na Prawo i Sprawiedliwość, wtedy posłów mielibyśmy kilkunastu, albo nawet kilkudziesięciu. To jest naprawdę niezwykle ważne. Uczulam, żeby nie marnować głosów, jeżeli chcemy zmieniać Polskę. A myślę, że chcemy zmieniać Polskę. Repolonizacja, tak? Reindustrializacja. Pan pytał w sprawie, jak odzyskać firmy. No bardzo wiele z tych firm zostało po prostu zlikwidowanych. Jeżeli to będzie możliwe, należy repolonizować, czyli odkupić. Jeżeli to nie będzie możliwe, należy stworzyć od nowa. Potrzebny jest kapitał na stworzenie. No ale stąd niezbędna jest aktywność państwa. Firm państwowych. Niezbędna jest aktywność państwa. Bo stąd ten kapitał powinien płynąć. Mamy szansę w starciu z dużymi koncernami. Chociaż może takie produkty będą jakościowo gorsze, no ale tak się zaczyna, ale będą tańsze. Na pewno będą tańsze. Wyprodukowane w Polsce. No i trzeba próbować. Korea Południowa próbowała z bardzo niskiego poziomu, a teraz jest potęgą. Samochody koreańskie, elektronika koreańska, reaktory jądrowe koreańskie. To wszystko w Korei powstaje. A przecież zaczynali z bardzo, ale to bardzo niskiego poziomu. Zresztą niedawno, kilka tygodni temu, ukazała się seria wywiadów z profesorem Kierzunem. Pewnie Państwo czytaliście. I właśnie, bardzo trafne spostrzeżenie. No my zostaliśmy potraktowani niczym kolonia w latach 90. Jak mówi profesor Kierzun, zostaliśmy okradzeni. A trzeba było już wtedy przyjąć model właśnie koreański. Trzeba było wtedy przyjąć. Nie jest za późno, to oczywiście łatwe nie będzie, ale jest do przeprowadzenia.
jest do przeprowadzenia. Polityka historyczna, oczywiście tak. No te kłamstwa na temat naszej przeszłości, ta polityka wstydu, każą nam się wstydzić za zbrodnie, których nie dokonaliśmy. Myślę o pokłosiu na przykład. Filmy, które są nakręcane, które pokazują kłamstwa. Albo ten film niemiecki Nasze Matki, Nasi Ojcowie, pokazujący kłamstwa na temat Armii Krajowej. Zresztą nagradzany na festiwalach i sprzedany do kilkudziesięciu państw. Będzie tam emitowany. To są kłamstwa. Dlaczego w Polsce nie powstał film historyczny, taka produkcja hollywoodzka, ale z takim rozmachem, myślę o rozmachu, zaangażowaniem dobrych aktorów, pokazujący na przykład Armię Krajową, albo pokazujący Powstanie Warszawskie. To nie naziści wymordowali Żydów, tylko Niemcy. Funkcjonariusze państwa niemieckiego wymordowali Żydów. Oni stworzyli obozy koncentracyjne. To były niemieckie obozy koncentracyjne, a nie jakieś hitlerowskie, nazistowskie. Niemieckie. Niemieckie obozy koncentracyjne. Hitler został wybrany w wolnych wyborach. I był szefem państwa niemieckiego. Wehrmacht zaatakował Polskę. Przecież.